Chciałbym, aby kto większość pewnie zna osobę Stasia Minerały, zaprosiliśmy Stanisława i jeszcze więcej osób, tych, którzy są zainteresowani w sensie takim, aby nie dopuścić do tej tragedii, która nas czeka niewątpliwie, bo każdy myśli teraz i dzisiaj, aby było dobrze, ale nikt nie myśli o tym, co będą miały z tego później nasze dzieci i wnuki. Nikt o to, żeby nic pomyśleć. Działamy w takiej wspólnocie międzywioskowej. Mam nadzieję, że nasz głos po prostu ktoś usłyszy. Prosiłbym Stasiu, abyś ty nakreślił, bo masz dużo materiałów, abyś nakreślił, jak ta fotowoltaika, która ma powstać, ta elektrownia, jakie negatywy są w stosunku do ziemi, do proszę Państwa, ja dużo nie mówię, z reguły mówię, bo wcześniej już się nie znałem, tylko jak dochodziłem do jednostką, na koniec też staraliśmy się pomagać społeczeństwu lokalnemu i nigdy nie zostawać. Właśnie nasz problem. W każdej sytuacji zaraz można, wyłączyć. Natomiast to zagrożenie, choćby nawet dlatego też stało się takie, że mieszkańcy tej gminy mieszka w Świdniku. To zagrożenie, to co się ma stać, może się stać, tak naprawdę już się dzieje. Jeśli ktoś zjedzie nawet do Płoniny, zobaczy ten teren, który jest na gminie Borków, gdzie decyzja lokalizacyjna była wydana przez gminę Borków i zobaczy ten płot, który tam stoi już, ja się pytam, czy gmina Borków pytała o zgodę tych mieszkańców, którzy tam mieszkają, czy wyrażają na to zgodę, bo to jest płot do wysokości 2 metrów plus później 3 pasma drutu kurczastego objętego w stronę płotu. I tak będą wszystkie te poletka wyglądały, które zostaną postawione będzie fotowoltaika. Zagrożenia, które z tego powodu mogą wynikać dzisiaj przy takim bumie, bo to jest bum, który wynik z nieprawidłowości ustawodawstwa polskiego, luk prawnych. I przy takim bumie, przy takich ilościach, nikt jeszcze nie prowadził, to jest za świeża sprawa, żeby można było określić, jaka będzie to szkodliwość dla organizmu ludzkiego. Jaka to będzie szkodliwość dla środowiska i jak będzie zdewastowane środowisko. Wiemy na pewno, artykuły naukowe donoszą, że w Australii, jak się robi taką farmę fotowoltaiczną, to się robi na pustyniach, bo tam jest już teren pustyni i daleko od siedzib ludzkich. Angielskie czasopisma donoszą, że strefa bezpieczna od takiego obszaru dużej elektrowni fotowoltaicznej to jest co najmniej mila angielska, czyli to jest 1600 metrów. Natomiast w Polsce przepisy nie przewidują żadnej bezpiecznej odległości. Nie ma żadnych badań naukowych w tej chwili jeszcze takich udokumentowanych. Natomiast udokumentowane jest oddziaływanie pola elektromagnetycznego, a w takich skalach, kiedy mówimy o produkcji energii elektrycznej wielkości 680 MW, 680 MW, to jest 680 milionów watów. To na pewno powstanie pole elektromagnetyczne, bo to trzeba przesłać. Jeżeli ktoś pamięta ze szkoły podstawowej fizyki, przesyłanie ładunku elektronicznego wytwarza pole elektryczne i przesyłanie tego ładunku elektromagnetycznego wytwarza pole elektromagnetyczne. Przebywanie w polu elektromagnetycznym ma oddziaływanie na organizm ludzki następujące. Na początek pojawiają się bóle głowy, migreny częste, zawroty, mogą się pojawić długotrwałe, mogą doprowadzić do nowotworów krwi, układu krwiotwórczego lub innych, rozwoju innych chorób. Również mogą się pojawić choroby układu nerwowego. To są o tak normalnej pracy w polu elektromagnetycznym. Ja jestem przekonany, że energetycy, są tu panowie, którzy pracują w energetyce, mają prowadzone okresowo badania energetyczne. Mają książeczki do pracy. Mają prowadzone okresowo badania.
Przede wszystkim, co tam jest zrobione? Morfologia krwi, rozpuszcz. Czyli chodzi o krwinki czerwone, białe. Takie badania są robione okresowo. Jeżeli im się robi, a nam się nie będzie robić, to musi dobrowolnie składać. To jest 29 lat. 29 lat, czyli to jest całe pokolenie. W dniu, w którym zostanie podpisana umowa, urodzi się ktoś, bo za 29 lat ta umowa się skończy. Ja byłem bardziej dociekliwy, słyszałem te wszystkie, co są teraz na BIP-ie ogłaszane decyzje, znaczy wnioski o decyzje, poszły wnioski od przedsiębiorców o decyzje środowiskowe. Kto, jaka firma występuje? Wiecie, że ostatnia firma, która wystąpiła na nas na Świdnik, na 40 hektarów, to jest firma, która powstała w 2021 roku, prezesem jest pani jakaś tam X z Warszawy. W międzyczasie, w 2001 roku, ta firma odsprzedała swoje udziały drugiej firmie, której dalej prezesem jest ta pani X. A jej kapitał założycielski jest tylko 5 tysięcy złotych. Na spotkaniu w gminie, bo to są wszystko spółki z o.o., kodeks spółek handlowych, to są matki córki. Mafiosi. Proszę? Mafiosi. W większości oni nie mają takiego kapitału, żeby taką farmę postawić. Nie mają większości kapitału. To będzie finansowane może przez banki zagraniczne, może przez dotacje unijne. Dzisiaj się wszyscy powołują na wojnę i brak energii, na wojnę na Ukrainie, kłopoty energetyczne i tak dalej. Oczywiście my to rozumiemy. Ja to rozumiem. Ja nie jestem przeciwko fotowoltaice, jestem za, ale mówię o prokonsumencji. Tej, co mamy na dachach, tej, co mamy we własnych ogródkach, do 10 kW, co jest dofinansowane przez na mój prąd i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że to jest zabezpieczenie tu i tu. Tu i teraz. I ta energia, która jest wytwarzana, to jest mała. To jest tak, jak jest powódź. Marciszowie zaleje cały Marciszów, a u nas szybko woda przepłynie. Tu w Pasterniku. Ja przecież wiem, w 1997 roku było. Szybko płynęła, wiele nie zalała, to też zniszczyła. Ale w Marciszowie żeśmy walczyli 2 tygodnie. I tu jest tak samo. Jak to jest to małe, to ta szkodliwość jest mała. Ale jak jest to w takiej skali, to jest wielokrotnie większa. Razy milion możemy to włożyć. I żeby to jeszcze dać płaszczyznę porównania, proszę Państwa, to tak. Tu Rosson produkuje 1,4 giga. 1,4 giga. Natomiast tu na naszym terenie mówimy o tym, co my wiemy. Bez tych takich malutkich 40 hektarów, 10 hektarów. O tych my nie wiemy, bo to się dopiero teraz pokazuje. I to nie jest tak, że to jest tylko, tutaj jak sołtys powiedział, teren Pastewnik, Ciechanowice, Pustelnik, Domanów, Świdnik. To nie jest tylko tak. Bo to jest też Nagórnik. W tej chwili już jest wystąpienie o decyzję środowiskową. To jest Sędzisław, wystąpienie o decyzję środowiskową. Wszędzie tam, gdzie jest tylko możliwość, kogoś znają, to tam występują. Ten wielki rolnik przemysłowiec, który wystąpił prawie o 400 hektarów, to teraz przeszedł inną taktykę, po mniejszych kawałkach, po 40, po 50 hektarów, ale to wszystko połączy. Prawdopodobnie. Prawdopodobnie. No to wszystko połączy. Jak natomiast na tym spotkaniu zapytałem, jakie będzie natężenie pola elektromagnetycznego, jak będzie wyglądała ta agrokultura później pod tym, to pan, który był przedstawicielem firmy, która chciała to budować i nas zachęcić, jaka będzie szkodliwość, jakie straty, nie był w stanie odpowiedzieć, bo powiedział, że on nie jest od tego, on jest inżynierem środowiska. I on się na tych technicznych sprawach nie zna, ale wiedział, że gmina dostanie w ciągu 29 lat zadzierżawy do 50 hektarów 27 milionów. A pytam się, ile straci? Proszę sobie odpowiedzieć samemu. Jeżeli ktoś z Państwa nosi, ma zaburzenia rytmu serca i został zabezpieczony kardiowertem, czy może mieć problemy rezonans magnetyczny?
którzy będą chodzić koło tych elektrowni, a będziemy tu mieli wszystko w bliżej, możemy mieć podobne zaburzenia, bo nikt nie powie, że nie. Zaczęliśmy się zastanawiać, wielokrotnie dzwoniłem, jeszcze też byłem w tym czasie sołtysem Świdnika. Dzwoniłem do Edka, to tak jak odszedł gdzieś tam poza Świdnik, pasternikiem był, no to można było przez komórkę porozmawiać. Jak był blisko tego w domu tutaj, czy blisko tutaj tego obszaru, gdzie tu już jest jakaś tam farma, to żeśmy nie pogadali. To jednak zakłóca. Proszę Państwa, fala elektromagnetyczna rozchodzi się w przestrzeni. Tam, gdzie napotyka przeszkody, będzie się odbijała. To jest prosta fizyka. Coś wiem na ten temat, bo wiecie, że pracowałem na delegacji, mieliśmy tu radę. To jest prosta fizyka. Tylko, że radary były dwa, promieniowały rzadko kiedy i były bardzo wysokie. Fala elektromagnetyczna nie zabije. Ona nie leci. Ona leci w tej prosty. Ona tak się zagnie, to tam daleko i będzie się odbijała, rozpraszała. Natomiast tu będziemy mieli gobuły, gdzie będzie wytwarzane pole elektromagnetyczne. Kolejnym zagrożeniem jest. Przy produkcji takiej ilości, przy produkcji w ogóle paneli fotowoltaicznych powstaje dużo materiałów ubocznych, ponieważ trzeba przerobić krzem. Trzeba inne pierwiastki, które są dla człowieka w nadmiarze szkodliwe, przerobić i to produkują ludzie. Natomiast my tutaj będziemy mieli montowany efekt końcowy. Natomiast proszę sobie uświadomić, że tak, odpowiedzieć na takie pytanie. Czy strażnik, jak się pali dom, który na dachu ma panele, jak jest gaszony przez straż pożarną? Ktoś widział? Z reguły jak przyjeżdża straż i kończy się pożar, do tego domu już nie ma technologii tak naprawdę gaszenia. To nieważne, że my wyłączymy przetwornię. Dopóki świeci słońce, panel produkuje energię. Dopóki na niego pada światło, on będzie energię produkował. Co prawda jest to prąd stały, ale on dla organizmu ludzkiego jest bardziej szkodliwy, bo prąd zmienny powoduje zaburzenia serca, a prąd stały pali gumę. Oni mają takie zalecenie, że gaszą prądem wody z przerwami. Jedyne Państwo, gdy taka farma powstanie, a pali się bardzo szybko, bo już nawet z kolegami rozmawiałem, strażakami, one się bardzo szybko te panele palą. Taka farma, taka elektrownia powstanie, były pożary w Niemczech też, dużych elektrowni, to robiono wszystko, nawet doprowadzano do tego, że strzelano do tych paneli, żeby je rozbić. To tak, ja mówię, to prawie wygląda jak Armagedon, ale to jest prawda. Natomiast pali się to bardzo szybko, powstaje tyle związków toksycznych. Obyśmy nie byli po takim pożarze, tak jak Czarnobyl, że za parę lat będziemy mogli, to wszystko spadnie na ziemię, to są ciężkie metale, które bardzo szybko spadną na ziemię. Dlaczego się nie buduje domów wokół autostrad? Dlaczego buduje się ekrany tam, gdzie są miejscowości przy drogach szybkiego ruchu? A tu nie będziemy tego mieli. A jak się to spali, to spali. A poleci tam, gdzie, gdzie będzie wiatr dmuchał. Nikt nie gwarantuje, że nie poleci na wioskę. Będziemy mieli krótko na ewakuację, nawet mniej niż ci, co jak wybuchła elektrownia w Czarnobylu. I o tym nikt nie mówi, bo to nie jest szkodliwe. A to trzeba mówić. To trzeba mówić. Ludzie mają prawo dokonywać wyboru. Musi to być świadomy wybór. To musi być świadomy wybór. Czy chcą zniszczyć to środowisko, tu więcej pani Monika powiem teraz środowiska jak ja. Dobrze mówię? Pani więcej powie na temat środowiska, działalności gospodarczej, turystycznej niż ja. Natomiast powiem tak. Ja bardzo ubolewam nad tym, że taka sytuacja tutaj istniała. Winię za to. Winię. Będę mówił głośno. Nawet do prasy. Winię za to po poprzedniej władze gminy. Poprzednich radnych z wielu lat, że doprowadzili do sytuacji takiej, że 6% gruntów rolnych przekształcili w grunty przemysłowe na tej gminie. Że nie stworzyli planu przestrzennego zagospodarowania gminy. Że nie dyskutowali tego. To jest zaniedbania poprzedniego włodarza gminy. A dzisiaj nie słyszymy go w dyskusji, żeby nas bronił.
I to nie jest moje uprzedzenie do ludzi. Gdybyśmy mieli plan zagospodarowania przestrzennego, byśmy nie mieli tego kłopotu. Byśmy nie mieli tego kłopotu. Firmy są na tyle sprytne, że wykorzystują te gminy, te obszary, gdzie nie ma planu przestrzennego zagospodarowania. To samo się dzieje na Mazurach, tam też ludzie protestują. To samo się dzieje na Wielkopolsce, też ludzie protestują. Proszę Państwa, dla tych, co będą chcieli zarobić na te pieniądze, nie liczy się produkcja żywnościowa. Dziwię się, dobrze, że tu mamy przedstawicieli samorządu rolników, że ich władze definitywnie nie sprzeciwiają się i nie prowadzą działalności w zakresie zmian legislacji prawnej dotyczącej budowy tych farm. To powinno być uwarunkowane prawem. Natomiast Izba Rolnicza jeszcze nie zajęła stanowiska. My dzisiaj mówimy o tym, że na Ukrainie, Ukraina jest spichlerzem Europy, świata. Nie może wysłać zboża. Może się okazać, że my na wiosnę będziemy my musieli produkować zboże. Gdzie będziemy? Na panelach? Na 400 hektarach paneli tutaj w tej gminie. Ale ja słyszałam taką, to osoba mi mówiła, że nic nasze protesty nie dadzą, bo jeżeli ta osoba, która będzie chciała sprzedać to pole, to tak jak mieszkańcy nie będą mieli nic do gadania. Proszę Panią, to, że pole sprzedaży jest jedno, ale to, że my będziemy i się nie zgodzimy na to, żeby ten, kto kupił pole, postawił tą farmę, to jest trudne. Bo osób pole może sprzedać. Tylko pytanie, czy tam uzyskają naszą akceptację. Jeżeli dlatego sprzedaje, bo my musimy związane, to Pani myśli, a ja natomiast wiem, że wiele jest takich tych firm, które się zgłasza do budowy i w momencie, kiedy ludność zaczyna protestować, to oni się wycofują. I tak na przykład było, jak byliśmy na tym spotkaniu w gminie Marciszów, ta firma się wycofa teraz. Szanowni, strategię mają, że próbują gdzieś się tak, a na starcie wiedzą, że co najmniej 6 na 10 odpadnie, tak? To jest taka ich działalność. Ale zastanawiające jest też to, żebyście Państwo wszystko zrozumieli dokładnie. Jeżeli to jest wszystko takie, że tak powiem, przejrzyste, to w każdej miejscowości, które dotyczy to, w Pastewniku czy Świdniku, gdziekolwiek, we wszystkich tych miejscowościach powinny być prowadzone konsultacje społeczne, czyli powinni przyjechać inwestorzy, włodarze gminy powinni naświetlić społeczeństwu, o co to chodzi, czy są zagrożenia, czy nie ma, po prostu oni tak jakby mieszkańców nie uważają. A kto pozwolił tutaj na tym namiotką postawić? Nikt nic nie wiedział, nikt cisza. Cisza. Takie wracając do tego, co jeszcze mówiłem wcześniej, dla mnie jest niezrozumiałe stanowisko radnym. Kto tym wszystkim radnym, przepraszam, jest tu radny? No nie wiem. Nie ma, szkoda. Kto tym wszystkim radnym dał prawo decydowania o 30 latach naszego życia? A kto nam zagwarantuje? Pan zadał pytanie na konsultacjach, jak byliśmy na tych Marciszowie. Pan zadał pytanie, ile miejsc pracy stworzą na tym terenie? Oni stworzą miejsca pracy u siebie w zarządach. Tutaj ja nie tego, tylko na czas budowy. Dalej to będzie tak jak z tym radarem Meteo, proszę Państwa, który nie jest szkodliwy dla wiele. Z tym radarem Meteo, bo on jest bardzo wysoko, także to wszystko idzie w górę i patrzy do góry. To jest tak jak z tym radarem Meteo, że to będzie włączane z Wrocławia. To jest włączone z Wrocławia, zdalnie, bezobsługowo. Informacja jest przesyłana bezobsługowo. Zadał pytanie i nie uzyskał odpowiedzi. A co się stanie, jak ta spółka kapitałowa, bo z kodeksu spółek handlowych i kapitałowa, tylko z kodeksu spółek handlowych, ZOO, zbankrutuje? Na pewno zbankrutuje przed końcem umowy. A kto nie znamy treści umów, jakie podpisują z rolnikami. Rolnicy nie idą z tych doradców prawnych. Nie znamy treści umów. I nie wiemy, czy czasami nie jest tak, że tym małym drukiem, jak się wielu rolników czy ludzi nabrało już, nie jest napisane, że jak oni zbankrutują, to utylizował będzie sam. Oto. Tak. Nie znamy kosztów utylizacji.
A jak on nie będzie stać tego rolnika, to będzie utylizować gmina na własny koszt. Tak mniej więcej skończyło się sprzedanie słodowca. Że złom wywieziono, gruzy zostały, firmy nie ma. I zniszczenie będą. Gruzy złom wywieziono, firma zniknęła, gruz został. Teraz ktoś tam wozi i pomaga gminie to wyrównywać i robić porządek. No ja się pytam, no a kto to tam zagwarantuje? Czyli zapłacą później nasi następcy. I kolejna rzecz, o której, proszę Państwa, nigdzie nie słyszałem, od żadnego włotarza, od żadnego radnego. Jaką wartość po wybudowaniu tych elektrowni będą miały wasze posesje, wasze domy? Nic. Jaką wartość? Żadną. Właśnie do tego. Ktoś, nawet działki wartości nie będą miały, bo przyjdzie ktoś, jak będę chciał sprzedać i powie tak, to ile mi dopłaci, żebym wszedł? A teraz taka wizja może być, że przez 10 lat starsi schorowani wywrą, młodzież wyjedzie, bo nie będzie chciała w elektrowni żyć, w tych elektrowniach, w naszych wiosek i zostaną tu wioski. Z powybijanymi domy, z powybijanymi oknami, z powybijanymi drzwiami puste. To jest wizja apokalipsy, ale tak to się może skończyć dla was. Tu był taki pan, on już rzadko tu przyjeżdża, to kupę lat do tyłu. I kiedyś on chyba wiedział coś, to był gościu z Poznania. Czy my wiemy, co się święci na naszym terenie? Czy my, pan Piotr, ten co tu po tym, po tym, czy my wiemy, co się święci na naszym terenie i czy mieszkańcy coś o tym wiedzą? Ja wystawiłam oczy, ja mówię, że nic takiego nie ma. To chyba on wspominał. A teraz jeszcze idąc dalej, to zostanie tak właśnie, jak pozostało, jak myśmy wyrzucili wojsko z jednostki z Pasternika, tam nie brakowało klamek. A później, jak weszła spółka, biznes, mafia, tak, to czym się to skończyło? Zerwanymi dachami. Tak. Z rozkradzeniem wszystkiego i tym, gdzie doskonale ten ośrodek oddało wojsko, gmina, wtedy była jeszcze pani wójt, wystąpiła, bo było pół roku. Za darmo mogła to przejąć i zbudować tam nawet ośrodek opieki społecznej. Ale było bardzo no. A nie, bo my będziemy zrobić biznes. Oni nie zrobili biznesu. Nie zrobili, dzisiaj nie mamy śladu. Tak to może się skończyć. To jest taki obraz bardzo krytyczny, bardzo wielka apokalipsa, ale wtedy, ale wiecie Państwo, ja już widziałem wiele rzeczy w życiu i obawiam się tego, że tak to się może skończyć. I ja osobiście nie chciałbym w elektrowni żyć. No raczej chyba nie. No, ja osobiście nie chciałbym takiej elektrowni żyć. Rozmawiałem ze środowiskiem, wiedzą panią doktor, psycholog, jak oddziaływuje na psychikę ludzką taki właśnie krajobraz. My się teraz czujemy bardzo dobrze, mamy krajobraz zróżnicowany, mamy naturę, przyrodę, ale powiedzcie mi, jak się czujecie w okresie, kiedy mamy na przedwierzu, jak jeszcze jest zima, jak się czujecie? Macie już myślimy wszyscy? Zimna? Zmęczenie takie. Mówi się przesilenie wiosenne, prawda? Że jesteśmy przemęczeni wiosną, żeby jak najszybciej przyszło, żeby zaczęły kwiaty kwitnąć. A tutaj nie będziemy mieli kwiatów, będziemy mieli płoty, będziemy mieli fotowoltaiczne mnóstwa. I to jest taka różnica. Ja mówię, jak to działuje na psychikę? Odpowiadam krótko. Mówię, wiesz, nie ma jeszcze badań, ale może już niedługo będą. To jest tak, jakby człowieka zamknąć w czterech ścianach i kazać mu żyć przez całe życie. To jest 30 lat. A czy się te regiony rozwijają turystycznie? Tak, zaczyna się dużo działać. To jest ciekawy region. Tu, proszę Państwa, jak zbudują obwodnicę Kaczorowa, zbudują S3 do końca, do Czech i dalej. Wierzcie, że to będzie mógł ten region być przystankiem w trasie do Czech na przykład. Poza tym będzie mógł być sypialną dla ludzi, którzy będą jechali do Karpacza, Szklarskim, bo tam już jest zamknięte. 20 minut i będą w Szklarskim. Pół godziny
czy tam 20 minut będą w Czechach. Dlaczego i nasze zasoby turystyczno-rekreacyjne, jak połączymy, to są, dlaczego ma nie być tak? Ja jeszcze wam chcę podpowiedzieć, przepraszam Stanisław, że ktoś by mógł powiedzieć, że na dzień dzisiejszy tutaj nie ma zainteresowania u nas na działach, ależ owszem jest, bo dostaję dużo telefonów, najczęściej mają numer telefonu do serwisa. Bardzo dużo jest telefonów, bo jeszcze są u nas działki lub uzbrojone lub nie, czy ludzie przekształcają z chęcią, chcą w naszym terenie się budować. I teraz słuchajcie, jeżeli wystąpi u nas, ja mówię odpukać, żeby się to nie stało, fotowoltaika, powiem wam tylko jedno, żaden telefon do nas nie zadzwoni. A na dzień dzisiejszy, jeżeli ktoś ma jakieś działki, nieduże, tu jest teren korzysty, piękny teren. Jeżeli ktoś chce przekształcić, na pewno wcześniej czy później, jeżeli takie ogłoszenie da, ktoś się zjawi i tą działkę kupi. I naprawdę, naprawdę ludzie zarobią u nas w Fastyniku niezłe pieniądze na tym. A jeżeli to spadnie, koniec, klapa. Słuchajcie, ja pamiętam Fastynik z lat. A mogę jeszcze, przepraszam, jeszcze mogę powiedzieć, że co niektórzy, którzy tutaj do nas przyjeżdżają i się osiedlają, są fantastycznymi ludźmi. No, znam takich kilka osób, którzy naprawdę przyjechali do Fastynika, jeszcze się nawet nie osiedlili, ale już tam próbują coś i działają wspólnie razem z nami. Mają wiele fajnych kontaktów, pomysłów na Pasternik. Chcą, żeby się Pasternik rozwijał. Trzeba by w takiej wspólnocie możemy naprawdę fajnie działać. Tylko żebyśmy byli jednością właśnie taką, która nie pozwoli do tego kataklizmu doprowadzić. Ja pamiętam Pasternik z lat 90. Nie było to rowu. Dziurawe drogi. Ale było wesoło. Tak, ale nie było kolorowo. Domy wyglądały jak wyglądały. Dzisiaj teraz przyjeżdżam do Pasternika, jest wielka różnica. Widać postęp, widać rozwój, widać to, że się zmienił na pozytywnie. Pamiętam te wioski tutaj, no nie ukrywam, że wszyscy z tych terenów. Różnie bywało. Dzisiaj widzę domy odnowione, zadbane. Ogrody zrobione pięknie, kwitną kwiaty. No jest fajnie. Tylko dziwię, że w tej walce o to, żeby była ta fotowoltaika, ale rozsądnie, zgodnie z jakąś, z przemyśleniem i tak dalej, to ja w tej walce widzę, że my zostajemy sami. Że tego, bo my nie jesteśmy przeciwko nowoczesnym źródłom wytwarzania energii, broń Boże, przed technologią. Nie. My jesteśmy za, ale w rozsądnej, mądrej skali. Zrównoważonej. Nie, żeby nas zamknięto w elektrowni. A to nam grozi. To grozi tak jak tym na Warmii Mazurach. Dlaczego, jeżeli jest tak źle, to dlaczego w Turoszowie na hałdach ogólniczych nie robią, gdzie ziemia wymaga recyklingu, nie robią elektrowni fotowoltaicznych? Dlaczego w Wałbrzychu, po pochłanianych wyrobiskach, tam gdzie jest materiał urobek, nie robią farm fotowoltaicznych? Tylko idą tu, gdzie jest... Powiem dlaczego. Bo tu jest stanie. Takie pytanie padło wtedy, jak ten pan był. Dlaczego nie budują farm przy drogach? Bo ich na to nie stać, bo tam jest droga. A tu mają przeciwko sobie, liczyli na to. Ciemne chłopstwo, niewykształconych ludzi, przepraszam, mam nadzieję, że... Bo ja też w to byłem wliczany, Edek też, nikogo nie obrażam. Mają ciemne chłopstwo, przyjadą złobułą za świecą i kupią. Indie, jak Europejczycy kupowali Indian za lusterka, guziki. Zaświecą na mono i powiedzą, dostaniesz zwrot za hektar od 12 do 20 tysięcy. No, nic nie muszę robić. Kasa płynie. 10 hektarów mam 120 tysięcy. Razy 4, 480. Pojadę sobie na Majorkę. Pojadę na Majorkę, tylko zapomnieli, że dodaj, że za to zapłacisz podatek. Za to to nie będziesz netto 500, ty tam 480, tylko zostanie z tego może 200, może 300, bo przekroczysz próg dochodowy, bo to już trzeba będzie do fiskusa wykazać. Przekroczysz próg dochodowy, no może ty powiedzieć o produkcję rolną. To nie będzie produkcja rolna, to będzie produkcja przemysłowa i będziemy płacić podatki. Proszę Państwa, uważam i mam nadzieję, że
tutaj chcę pomóc koledzy, że sołtysowi i uważam, że trzeba po prostu sąsiadom mówić, co nas czeka. Może nie tak drastycznie jak ja. Ale trzeba powiedzieć prawdę. Trzeba powiedzieć prawdę. Bo to, że zaczęli tworzyć w tej chwili w gminie plan przestrzennego zagospodarowania, no to właśnie to, że żeśmy wtedy zebrali te podpisy. Na tych dokumentach, które Edkowi przesyłałem, które były pisane, no, na tych podpisy żeśmy zebrali, co? Te podpisy żeśmy zebrali i wtedy szybko zaczęli uchwalać. To, że doszło do konsultacji społecznej, to też był nasz sprzeciw. Dlaczego nie zrobią referendum? Kolejna forma demokracji. Bo się mnie pytają, jak oni mają to zrobić. Ktoś tam mnie zapytał, ja mówię, co, macie jeszcze konsultacje społeczne? Macie referendum? Dlaczego nie robią w gminie referendum? Nie mają czasu. Bo to działa mafia. No nie wiem, jak to działa. Ja w każdym razie wiem, że jest to dla nas niekorzystne. Ale w takich decyzjach, kiedy się podejmuje decyzję na 30 lat, uważam, że powinna zapanować demokracja, powinno być referendum. Tak się powinno to wszystko odbywać. Normalnie. Ja dziękuję. Są pytania do odpowiedzi. Chciałem jeszcze powiedzieć, no i też dziękuję Stasiowi i w ogóle tych, których też nie ma, ale my jesteśmy, scaliliśmy się, jeżeli chodzi o miejscowości, których ten problem dotyczy. Fajnie, że działamy razem. Jakby, ja tak jak Stasiu powiedział, no my nie jesteśmy przeciwni, jeżeli to jest punktowe, ewentualnie jakieś tam małe, ktoś tam na dachu, znaczy przy, w ogródku, tak, ale nie na taką skalę. Ale zabrać pola od Marciszowa, pod samego Bartka Ledra, no to też nie idzie. Do Ciechanowic, Pustelnika i do Malowa. Tak. To jest jeden wariant, a tu już się buduje znowu drugi wariant. Czyli tutaj Bolków, gmina Bolków i Płonina. Tu się buduje. Płonina teraz... No tam już jest płotno obrotowe. Kierunek Gostków na Górnik, następna farma. Gostków na Górnik, następna farma. Szczęcisław, następna. Także będziemy ze wszystkich stron mieć panele. Temperatura, jak fachowcy twierdzą, podniesie się nam o ile stopni, bo wszystko mamy czarne, tak? No ale teraz, nie wiem dlaczego, jak czytam ten przekaźnik w Domanowie, nie idzie w ogóle zasięgu złapać jaką rynię. No to też rozmawialiśmy z panią na ten temat. To jest fotowoltaika nam odbiera te możliwości. Może obniżyć. A może to jest te panele, które są obecne tutaj pod tego. No bo bliskie odległości mogą obniżać się, bo pole magnetyczne tworzone jest, nie? Na przykład orędź wiatrowy siedział w orędzie, a teraz na przykład się tutaj nie ma zasięgu, a miałem się na obrót też tak. Nie wiem, trudno mi jest powiedzieć. Ja mogę z poprzednich lat pracy powiedzieć, że jak byłem na obiekcie technicznym, to z komórki nie pogadałem. O, jak były włączone. Ja nawet powiem, że ten radar, czy to u nas nie weszła. Nie, to są. Bo nawet idą chmury. Ja wiem, że idzie chmura, ława chmury. Zaraz ono się tu rozdziela, bo jedno idzie na prawo, druga. A na drugą czyste niebo. Wynika to z innego warunku warunkowań meteo. Koty czy obniżenia ziemskie wolniej się włączą, czy szczyty. I po prostu odbędzie się rozdział. To ja powiem tak, jeśli chodzi o pogodę, to taka jaka pogoda na Śnieżce, taka jest tam na górze. I teraz tak, jeszcze dokończę tą myśl, ponieważ byli zaproszeni tutaj u nas, ponieważ wszystko co robimy, musi być robione z literą prawa. Nie możemy na słowo, na hura biec do urzędu i robić burdy, tylko trzeba wszystko robić z literą prawa. Mieliśmy zaproszonych, z Wrocławia, tak, Stanisław, którzy robili oględziny tych wszystkich hektarów, tych pól. Zdecydowanie fachowcy, bo my nie mamy fachowców.
Fachowcy stwierdzili, że absolutnie tu nie powinna powstać żadna farma. Ze względu na teren, na zwierzęta, na wszystko, co żyje. Znaczy powiem tak, jest takie opracowanie zrobione przez biologów i przyrodników, które zawiera informacje o faunie i florze na tym terenie. Głównie o faunie, czyli o zwierzątkach. O zwierzątkach. Proszę Państwa, w Świdnika jest siedlisko wilka, zwierzę prawnie chronione pod ścisłą ochroną. Siedlisko, nie że to jest trasa przed nas. Tam jest wilczyca z młodymi. Jeżeli chodzi o Świdnik, to jest Rudawy Europejskie. Znaczy ten Rudawski Park Krajobrazowy w tych okolicach. Mamy tutaj derkacza. Derkacza, ale przemarszowo, też tutaj to chwilę. Też prawnie chroniony. To wszystko, jak sobie wyobrazić można, że każda farma będzie ogrodzona, czy każdy obszar będzie ogrodzony, to wszystko na znikie. Mamy też żurawa. Mamy żurawa. Białego i czarnego, tak? Czy czarnego? Nie wiem, jaki. Tak. Mamy czarnego bociany. Czarnego bociany. To są ptaki, które są chronione pod ścisłą ochroną. Nikt na to nie patrzy. Natomiast zrobiliśmy również, poprosili, mamy zrobione duże opracowanie, chyba na 60 stron, utratę wartości krajobrazowych na metr, na wysokości, to się robi na wysokości 1,70 m. Są tereny, gdzie mają, tereny, gdzie będą te farmy, zasłonią nam pozostałe teren widoki. I to wszystko zniknie. My mamy dokumenty na to, mamy to opracowane. Jakim cudem się dzieje, że ci dostają zgody? Nikt nas nie pyta, musi pytać, nie? Bo przepis prawny mówi tak, jeżeli do ogłoszenia tego komunikatu, czy wydania informacji o tym, że jest takie wystąpienie, jeżeli jest powyżej 10 stron, czyli 10 osób zainteresowanych, powyżej, to wystarczy to ogłosić na PIP-ie w urzędzie. Plus Państwa czyta PIP-a. Dobrze. Ilu z Państwa codziennie czyta biuletyn informacji publicznej gminy? Ja tak. A tam oni po prostu, i później się dowiadujecie, się jest po fakcie, bo tam jest określony ustawowo czas, kiedy należy zająć swoje stanowisko, kiedy stać się stroną, kiedy zaprotestować albo się zgodzić. A nie ma, brak protestu. I teraz ja Panu wejdę. Brak protestu jest w ogóle zgodą. Nie będę mówić, że jestem oświecona i oni właśnie takich ludzi na to biorą, bo młodzi w tym siedzą, może coś wiedzą. I takich ludzi właśnie na to nabierają. Ale młodzi siedzą, ale się z tym interesują. Gdzie są dzisiaj młodzi? Olewają. Gdzie no tak, no dwie, trzy osoby. Skąd się wykształcą i wyjadą. No. A gdzie wyjadą? Zakaziową górkę. Ale wyjadą, później wrócą tylko... Teraz dalsza część tego właśnie... Mamy obszerne dokumenty. W skrócie, tam nie będę mówił doktor habilitowany, tylko mówię od fachowców. I teraz tak, no podzieliliśmy się między wioskami. Nic nie jest za darmo. Teraz chcę Państwa poinformować, no będę chciał przejechać przez Pasternik, ponieważ każda wioska zobowiązana jest zapłacić, jeżeli przypada, po 1000 zł od każdej miejscowości. No na ile to będzie miał? Ktoś da 5 zł, to da 5 zł. Ktoś 10 czy 20, to da 20. Ile zbierzemy, tyle zbierzemy. Trzeba ich opłacić, no, ale mamy wspaniałe dokumenty, które będą przedstawione tam, gdzie potrzeba. Bo... Robimy wszystko, żeby to ochronić. Żeby to ochronić, żeby ochronić nas, no i całą przyszłość. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, to proszę. I przejdziemy później do następnego tematu, czyli do naszych dróg nieszczęsnych.